Maja, ja mam wrażenie, że od 3 tygodni my oglądamy każdy twój mecz i że grasz dzień w dzień, ale tak długiego nie pamiętam. Strasznie dzisiaj ta gruzinka cię wymęczyła, chyba nie tylko fizycznie. No tak, ona gra taki wyniszczający trochę tenis, więc nie było łatwo. Myślę, że wygrałam też z nią przede wszystkim mentalnie, bo ona jest jednak furiatką i po prostu czasami odwala takie sceny za przeproszeniem, że naprawdę... No, nie powinno coś takiego występować na takim poziomie, w ogóle na żadnym poziomie. No, ale starałam się nie wchodzić z nią w te gierki i skupić się tylko na sobie, na swojej grze i udało mi się to. A łatwe to było, żeby się na tym nie koncentrować? Bo właśnie to jest często rada trenerów i obserwatorów, żeby odciąć się od tego, co po drugiej stronie siatki. Natomiast no, ona angażuje też przeciwniczkę kibiców w ten cały cyrk, że tak powiem. Szczerze mówiąc, akurat u mnie nie ma takiego problemu, że raczej rzadko przeciwniczki wyprowadzają mnie z równowagi. Raczej irytowałam się z powodu jakichś swoich prostych błędów, których dzisiaj było zdecydowanie za dużo, ale też rozumiem, że mogłam być trochę podmęczona. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mam grę deblową, więc trochę tego grania dzisiaj będzie, ale mam nadzieję, że się dobrze też zregeneruję potem i jutro w półfinale będę grała dobrze. A tak jeszcze czysto tenisowo, jakbyś nas przeprowadziła przez ten mecz, bo ona na te twoje akcje kombinacyjne, których na ogół chyba jest jednak więcej, przynajmniej do pewnego momentu, nie było ich tak dużo, ona miała dobre odpowiedzi, też ma dobrą rękę. No tak, ona zdecydowanie byłam zaskoczona jej forehandem, nawet z bardzo dobrych moich średnich crossów, krótkich crossów potrafiła odegrać takiego crossa albo linię, że naprawdę no, nic nie mogłam na to odpowiedzieć, więc... No zaskoczyła mnie w pewnych chwilach, na pewno to nie był łatwy mecz, ale myślę, że właśnie z biegiem czasu ona zdecydowanie właśnie psychicznie nie wytrzymała tego meczu i co jest takim paradoksem, ale też fizycznie, więc... Dziękujemy.